Serwus! W kolejnym czwartym odcinku jak przygotować podroby drobiowe? Wątróbka smażona w sosie z pieczonym czosnkiem. Przepis na to danie pozytywnie mnie zaskoczył. Mam nadzieję, że również Tobie zasmakuje. Przygotowanie wątróbki do smażenia. 600 g wątróbki drobiowej przygotowuję w tradycyjny sposób rodem z kuchni polskiej. Doprawiam ją czarnym pieprzem. Nigdy przed smażeniem nie dodaję soli. Kawałki wątróbki obtaczam w mące, do tego celu używam małej miski. Gdy mam już wszystkie kawałki wątróbki przygotowane, czas na przygotowanie dodatku. Tradycyjnie wykorzystuję surową cebulę, którą kroję w piórka i przesmażam przed smażeniem wątróbki. W tym przepisie użyłem pieczony czosnek i cebulę, które pozostały mi z przepisu na żeberka ekstra mięsne. Ten przepis, jak i wiele innych, obejrzeć możesz na moim kanale. Upieczoną cebulę kroję w plastry. Ma smak, gdyż z pieczenia żeberek powstał pyszny sos. Czas na smażenie wątróbki. Na patelni rozgrzej 50 ml oliwy z oliwek. Gdy temperatura będzie wysoka, dodaj wątróbkę. Smaż ją po 2 minuty z każdej strony. Chodzi o to, by zarumieniła się na lekko brązowy kolor. Jak będziesz miał dobrze przesmażoną wątróbkę, dodaj wcześniej przygotowaną cebulę oraz czosnek. Przemieszaj wszystko dokładnie i dodaj ciecierzycę. W tym przepisie użyłem 200 g ciecierzycy ugotowanej z puszki oraz 4 łyżki śmietany 12%. Dokładnie wszystko wymieszaj. Dodaj 100 g ugotowanego ryżu. Ponownie wymieszaj, poczekaj aż sos się podgrzeje. Dopraw jeszcze do smaku pieprzem i solą. Na sam koniec sypnij 3 łyżki posiekanej natki pietruszki. Wymieszaj delikatnie i gotowe. Dziękuję za obejrzenie filmu. Czekam na komentarze. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Zapraszam również obejrzeć pozostałe filmy z serii Jak przygotować podroby drobiowe oraz inne przepisy na moim kanale. Pozdrawiam, Grychu gotuje.